Nieżyje ceniona lekarka Jolanta Wadowska-Król uratowała przed śmiercią na Ołowice setki dzieci. Pracowała jako pediatra w katowickich Szopienicach, gdzie działała huta. U małych pacjentów wykryła objawy zatrucia metalami ciężkimi. Przebadała tysiące dzieci. Wyniki opublikowała w rozprawie doktorskiej. Była naciskana przez komunistyczne władze, aby wycofała się z tych działań. Nie ustąpiła. Honorowa obywatelka Katowic 27 czerwca świętowałaby 84. urodziny. Karolina Komada. Jolanta Wadowska-Król w latach 70. wykryła problem narażenia na ołów dzieci z Szopienic, Burowca oraz Dąbrówki Małej. Przebadała ponad 5 tysięcy dzieci. W 1974 roku wyniki badań opublikowała w rozprawie doktorskiej i tym samym rozpoczęła batalię z rządzącą wówczas w Polsce PZPR. Partia chciała ukryć informacje o trującym metalu i próbowała wpłynąć na lekarkę. Łatwo nie było, ale działałam. Jakoś wydaje mi się, że to była dla mnie sprawa życia i śmierci, że muszę działać. Nie ma dyskusji, czy mnie zamkną, czy nie. Muszę działać, muszę ratować dzieci. Urodziła się w 1939 roku w Katowicach. Studiowała na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu i uzyskała specjalizację z zakresu pediatrii. Do dziś jest wspominana przez swoich pacjentów, a historia jej działań jest znana nie tylko na Śląsku. Do dziś jej pacjenci wspominają ją jako bardzo skrupulatną, profesjonalną lekarkę, która walczyła o dzieci, która stawiała wiele pytań, poszukiwała rozwiązań, zawsze dbała o to, żeby wszystkie badania były wykonane, prowadziła doskonale całą swoją dokumentację. Była osobą bardzo skromną przy tym wszystkim i zapamiętałam przede wszystkim dwa słowa, dwa zdania właściwie. Po prostu pracowałam, czyli tak ona w ogóle podsumowała swoją działalność dla dzieci z Szopienic, tak podsumowała swoje badania. Dla niej to nie było nic niezwykłego. W kwietniu za zaangażowanie w poprawę stanu zdrowia szopienickich dzieci otrzymała Wawrzyn Lekarski, czyli najwyższe wyróżnienie Śląskiej Izby Lekarskiej.